Proszę Państwa, dzisiaj odniosę się do kwestii związanej z reformą polskiego wymiaru sprawiedliwości, a dokładnie rzecz biorąc sądownictwa. Na ten temat już bardzo wiele wybrzmiało opinii, stanowisk na przestrzeni ostatnich wielu, wielu miesięcy. Ja, proszę Państwa, już w 2016 roku pozwoliłem sobie wytypować, wyekstraktować 13 takich obszarów, które powinny zostać zreformowane, które powinny zostać wprowadzone na grunt orzecznictwa polskich sądów, zarówno sądów powszechnych, jak i Sądu Najwyższego, aby doszło do usprawnienia funkcjonowania tychże sądów. Proszę Państwa, to nie jest tak, że ja nie doceniam i nie szanuję innych opinii. Bardzo je szanuję, bardzo doceniam chętnie i proszę Państwa, często przysłuchuję się propozycjom zmiany i nowelizacji w zakresie reformy polskiego orzecznictwa. Mnie się wydaje, a mówię to na podstawie doświadczenia bardzo wielu procesów, które mieliśmy okazję realizować w naszej kancelarii, w kancelarii prawnej Wigen, mnie się wydaje, że bardzo często przecenia się ten element, powiedziałbym taki na wpół polityczny reformy, a mianowicie zmierzający do założenia, czy wynikające z założenia, że do uzdrowienia polskiego wymiaru sprawiedliwości, w zasadzie polskiego sądownictwa, dojdzie poprzez wymianę sędziów, można powiedzieć, historycznie niesłusznych na historycznie słusznych. Żebyśmy się tutaj tylko dobrze zrozumieli, proszę Państwa, akurat ja jestem, pochodzę z takiej rodziny, kto mnie zna, kto wie, to pochodzę z takiej rodziny, w której jak najdalej mi jest do sędziów orzekających w czasach stanu wojennego. Jestem w tej wąskiej części populacji polskiej, która o stanie wojennym nie dowiedziała się z telewizji, z faktu braku Teleranka, ale dowiedzieliśmy się, ja osobiście dowiedziałem się o tym o godzinie 3 nad ranem, kiedy to smutni panowie w czarnych płaszczach z Służby Bezpieczeństwa przyszli wprost z łóżka, wyrwali obok śpiącego mnie mojego tatę, pobili go i wsadzili do więzienia, internowali go, gdzie ten czas internowania spędzał w więzieniu w Strzelcach Opolskich, nawiasem mówiąc, najgorszym polskim więzieniu, które było na tyle fatalne, że nawet w czasie wojennym zostało na wniosek Czerwonego Krzyża zlikwidowane ostatecznie. A dla porządku tylko powiem, o czym pewnie nawet niewiele osób z naszej bliskiej rodziny wie, że na dodatek jeszcze akurat mój tata został osadzony w więzieniu, nie tylko że w tym najgorszym z więzień, ale dodatek jeszcze w piwnicach tego więzienia, czyli jeszcze w najgorszej z możliwych cel. Tam jakiś czas spędził. Więc ja, proszę Państwa, akurat nie jestem sympatykiem tych sędziów, którzy orzekali w owych czasach i orzekają nadal, wręcz przeciwnie. Ja tylko uważam, że sama wymiana pokoleniowa nie dokona takiej zmiany jakościowej, nie będzie skutkowała zmianą jakościową w funkcjonowaniu polskiego i poprawie funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, polskich sądów, zarówno powszechnych, jak i Sądu Najwyższego. Ja sobie w związku z powyższym pozwoliłem skoncentrować się na tej kwestii bardziej technicznej, techniczno powiedział nawet organizacyjnej. No i ponieważ jestem prawnikiem doktrynalnym, prawda, w związku z powyższym i poniekąd tej części doktrynalnej, ale oczywiście uznaję jeszcze raz, żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli i szanuję również i pomysły te natury takiej, powiedziałbym, konstytutywnej, strukturalnej zmiany struktury w ogóle organizacyjnej polskich sądów. Przeczytam, proszę Państwa, i zakomentuję 13 postulatów, które przygotowałem, jak już wspomniałem, 2 lata temu na tę okoliczność i wyjaśnię, dlaczego takie, a nie inne te postulaty, proszę Państwa, akurat z mojego doświadczenia uważam, że są godne promocji. Po pierwsze, proszę Państwa, postulat pierwszy i punktem wyjścia dla reformy powinno być założenie, że prawo jest przedmiotem ścisłym. Że prawo jest przedmiotem ścisłym. Wbrew powszechnemu przekonaniu, gdzie uważa się, że prawo jest przedmiotem czysto humanistycznym, prawo jest przedmiotem ścisłym, opartym na zasadach wykładni prawa i paradygmacie wykładni prawa. I proszę Państwa, w zasadach logiki. I w mojej ocenie postulat pierwszy powinien doceniać
tę kwestię. I pierwszy z tych postulatów stanowi, że pogwałcenie zasad paradygmatu wykładni prawa, czyli pewnego wzorca postępowania, oraz pogwałcenie zasad logiki w orzecznictwie w ogóle dyskwalifikuje dane orzeczenie w tym zakresie, że nie dochodzi do wyczerpania toku instancji, czyli strona zawsze, dopóki zostały naruszone zasady wykładni prawa, paradygmatu wykładni prawa i logiki, zawsze strona ma prawo wzruszyć ten wyrok i ponownie żądać rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie. Postulat drugi, proszę Państwa, sprowadza się do wątpliwości, bo w procesie orzecznictwa mogą zaistnieć wątpliwości co do na przykład treści normy. Co tak naprawdę stanowi ta norma? Co prawda możemy dokonać tautologii i rozbioru logicznego zdań i równania logicznego zdań, ale proszę Państwa, tak między nami mówiąc, nie wszyscy zastępcy procesowi to potrafią, nie wszyscy sędziowie to potrafią, nikomu nic nie ujmując, ale stwierdzam po prostu fakt. I bardzo często jest tak, że w toku postępowania nie ma na sali ani jednej osoby, która by potrafiła dokonać rozbioru logicznego zdania. I proszę Państwa, i zrealizować na przykład, przeprowadzić tautologię. I w takim przypadku, i to postuluję, w takim przypadku powinien sąd posiadać obowiązek oddania się pod ocenę zakładów logiki i metodologii nauk polskich wyższych uczelni. Proszę Państwa, są takie instytucje, które właśnie w tym obszarze są wyspecjalizowane i one powinny dokonywać tych rozbiorów logicznych zdań. W innym przypadku znowu wyrok powinien być wzruszalny, czyli nie mieć charakteru prawomocnego, czyli w każdym momencie strona po stwierdzeniu przedmiotowego uchybienia powinna móc wzruszyć dany wyrok. Proszę Państwa, postulat trzeci odnosi się do logiczności sentencji orzeczeń, które powinny posiadać prymat, czyli ta logiczność sentencji orzeczeń powinna posiadać prymat nad niezawisłością sędziowską. To nie może być tak, że sędzia wydaje wyrok całkowicie nielogiczny i powołuje się na rzekomą, proszę Państwa, rzekomo obowiązującą niezawisłość sędziowską. Oczywiście mamy dwa rodzaje niezawisłości, formalną i materialną, i one posiadają swój zakres, ale poza bardzo wąską grupą doktrynerów nikt tak naprawdę nie wie, jaki ten zakres jest i do czego on się sprowadza. To nie może być tak, że sędzia po prostu z każdym kolejnym wyroku powołuje się na niezawisłość sędziowską, nawet wydając wyrok całkowicie nielogiczny. Wyrok nielogiczny, czyli sprzeczny, nie wypełniający warunków i sprzeczny z zasadami wynikającymi z tautologii równania logicznego zdań, powinien zostać, móc być wzruszony przez dowolny z podmiotów, który posiada interes prawny, aby go wzruszyć. Przykładem takim, proszę Państwa, jest takie orzeczenie, w którym sąd stwierdza, że choć pracodawca nie miał obowiązku wypłacenia, choć pracodawca nie miał normatywnego obowiązku wypłacenia danego świadczenia, niemniej jednak ono się pracownikowi należy. No przecież takie orzeczenie jest absolutnie, proszę Państwa, nielogiczne i w takim konkretnym przypadku, gdzie sentencja wyroku jest nielogiczna, jest sprzeczna z zasadami logiki, taki wyrok a priori powinien móc być wzruszony w każdym momencie, w każdym czasie i nie powinien wyczerpywać toku instancji. Czwarty postulat, proszę Państwa, sprowadza się do samej w sobie sentencji. Sentencja też musi być, proszę Państwa, logiczna. Sentencja nielogiczna, jak już powyżej wspomniałem, powinna podlegać wzruszeniu, a postępowanie nie może w takim przypadku wyczerpać toku instancji. Piąty postulat, proszę Państwa, to postulat zmierzający do tego, aby sentencja, w zasadzie tenor wyroku, był spójny z uzasadnieniem wyroku. To nie może być, proszę Państwa, tak, że jak w jednym z orzeczeń Sądu Najwyższego, że tenor wyroku stanowi x, a uzasadnienie z uzasadnienia wynika,
że ta sentencja, ten wyrok zapadł na podstawie przepisu, którego jeszcze 14 lat nie było w polskim porządku prawnym, bo dane postępowanie, akurat to, które mam tutaj na myśli, jeszcze, proszę Państwa, było przez 15 lat zawieszone, nawiasem mówiąc, na wniosek sądu. Czyli musi istnieć spójność logiczna pomiędzy sentencją, w zasadzie tenorem orzeczenia, a uzasadnieniem. Proszę Państwa, szósty postulat, orzeczenie wydane na podstawie wnioskowania kontralegem nie skutkują wyczerpaniem toku instancji, to znaczy kontralegem. To znaczy sprzecznym z treścią językową, z językowym rozumieniem danej normy. Jeżeli norma stanowi a sąd wydaje wyrok oceniając, iż ta norma stanowi nie A, w takim konkretnym przypadku wyrok taki nie powinien, albo inaczej, powinien być, móc być wzruszony, podlegać wzruszeniu w każdym momencie i nie wyczerpywać toku instancji. Proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że każde orzeczenie kontralegem, oparte na podstawie wnioskowania kontralegem, czyli jakby w opozycji do treści danego przepisu, danej normy, z natury rzeczy prowadzi do skutków retroaktywnych, czyli jakby skutków wstecznych. Dlaczego? Dlatego, że strona, podsądny nie miał prawa, nie miał możliwości wiedzieć w przeszłości, że sąd dokona rozstrzygnięcia w opozycji do treści danej normy. I podsądny w takim konkretnym przypadku zawsze jest postawiony w stanie pewnego rodzaju pułapki prawnej. I dlatego takie orzeczenie nigdy nie powinno wyczerpywać toku instancji i powinno móc być zawsze wzruszalne, o ile dana strona będzie tego o to zabiegała. Proszę Państwa, orzeczenia kontralegem, czyli takie, które zapadły wbrew treści normy, powinny obciążać członka składu orzekającego sądu za naruszenie prawa. Przecież, proszę Państwa, orzeczenie oparte na podstawie wnioskowań kontralegem, to tak ładnie to brzmi, ale między nami mówiąc, to są orzeczenia wbrew treści, zapadły na podstawie wnioskowań wbrew treści normy. Proszę Państwa, kiedy my się zachowujemy w dowolnym innym obszarze funkcjonowania państwa wbrew treści normy, to jesteśmy pociągani do odpowiedzialności. Ja nie widzę powodu, dla którego miano by czynić wyjątek w tym zakresie wobec sędziów. Proszę Państwa, postulat ósmy sprowadza się do skutków nienormatywnych fikcji prawnych. Jeżeli, proszę Państwa, sąd dokonuje nienormatywnej fikcji prawnej, mamy fikcję, w ogóle jest taka instytucja, fikcja prawna, która między innymi była postulowana przez, na gruncie prawa pracy, dla przykładu przez pana profesora Andrzeja Świątkowskiego, wyśmienitego polskiego doktrynera. Proszę Państwa, takim przykładem fikcji prawnej, żeby się Państwo dobrze zrozumieli, jest zapis na gruncie kodeksu pracy, że 15 minut z przerwy w trakcie pracy jest traktowane jak praca. Chociaż pracownik realizował przerwę, te 15 minut jest traktowane jak praca. I to jest przykład fikcji prawnej. Ale to jest fikcja prawna normatywna. Fikcja prawna musi mieć charakter ustawowy, żeby była legalna. Natomiast, proszę Państwa, mój postulat sprowadza się do tego, aby fikcje prawne nienormatywne po prostu nie prowadziły do orzeczeń prawomocnych, które wyczerpują tok instancji. Jest bowiem mnóstwo orzeczeń sądu, w tym także Sądu Najwyższego, które zapadły na podstawie fikcji prawnej. Na przykład mieliśmy taką sytuację w kwestii ryczałtów noclegowych, prawda? Gdzie norma mówi, że o tyle należny jest zwrot ryczałtu noclegowego kierowcy, czy wypłata kierowcy ryczałtu noclegowego, o ile ta wypłata jest realizowana jako zwrot poniesionych kosztów. Tymczasem sądy dokonywały fikcyjnego założenia, że każdy nocleg w kabinie stanowi przykład kosztu. I to była fikcja prawna nienormatywna, ponieważ z treści normy nie wynikała taka zależność. I takie wyroki, proszę Państwa, wydane na podstawie nienormatywnych fikcji prawnych, także nie powinny wyczerpywać toku instancji i powinny móc być wzruszalne w każdym momencie. Postulat, proszę Państwa,
Dziewiąty sprowadza się do praktyki przed Sądem Najwyższym. Otóż w procesie orzeczniczym Sądu Najwyższego, a także Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego powinien brać udział z pełnowartościowym, pełnoprawnym prawem głosu wskazany przez stronę przedstawiciel doktryny danej dyscypliny, w której się specjalizuje. Chodzi o to, że proszę Państwa, chodzi o to, aby każda ze stron mogła zaproponować przed jednego doktrynera, przedstawiciela doktryny, na przykład prawa pracy albo prawa budowlanego, który się specjalizuje w danej dziedzinie albo nawet w poddziedzinie prawa pracy, po to, aby on mógł nadać, dodać pewnej wartości merytorycznej do całego procesu, czy w całym procesie. Dlatego, że wiemy, że sędziowie są tak naprawdę zarzuceni, można powiedzieć w kolokwialnie, zawaleni ogromną ilością procesów, bardzo często bardzo wyspecjalizowanych, a jednocześnie odległych od siebie tematycznie, choćby nawet czasami występujących w jednej gałęzi prawa, a jednak bardzo odległych tematycznie i nie są w stanie tak naprawdę sobie poradzić z niektórymi zawiłościami branżowymi danej gałęzi prawa i tutaj ten przedstawiciel doktryny byłby, proszę Państwa, bardzo, bardzo pomocny, bardzo wskazany. Brak takiego przedstawiciela powinien znowu nie wyczerpywać toku instancji, czy nie doprowadzić do wyczerpania toku instancji, czyli pozwalać na wzruszenie w każdym momencie tego postępowania. Postulat 10. Kadencyjność sędziów. Ja osobiście uważam, proszę Państwa, że sędziowie powinni być co 3 lata wymieniani pomiędzy sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi, chociażby dlatego, że ja wcale nie uważam, aby najwyższy poziom reprezentowali sędziowie sądów apelacyjnych. Często tak jest, a często tak nie jest. Ja zauważyłem, że bardzo często najwyższy poziom paradoksalnie reprezentują sędziowie sądów rejonowych, którzy mają, jak można powiedzieć, świeżo po całym procesie szkoleniowym. I prawda jest taka, że bardzo często to właśnie oni w mojej opinii wydają orzeczenia najbliższe treści normy i najbardziej tak naprawdę takie, które są akceptowalne przez całą populację podsądnych. Proszę Państwa, postulat 11 sprowadza się do tego, aby sędziowie i to wszystkich instancji, zarówno sądów powszechnych, jak i sądu najwyższego, co 2 lata odbywali obowiązkowy państwowy egzamin z 2 dyscyplin, z logiki oraz z prawoznawstwa, ze szczególnym wskazaniem na paradygmat wykładni prawa. Proszę Państwa, bardzo, bardzo duże w tym zakresie widzę niedobory. Dla przykładu mamy orzeczenie Sądu Najwyższego, które dopiero po wielu latach monitów dokonało korekty, po wielu latach monitów dokonano korekty i ponownie został zwołany 7-osobowy skład Sądu Najwyższego i wydał uchwałę poprawiającą ewidentny błąd. Błąd polegał, sprowadzał się do ewidentnej nieznajomości zasad logiki, w szczególności w obszarze tautologii i równań logicznych zdania. Proszę Państwa, postulat 12, sprowadza się do tego, aby uchwały Sądu Najwyższego w składach poszerzonych bezwzględnie wiązały składy 3-osobowe Sądu Najwyższego, a uchybienie temu obowiązkowi, aby prowadziło do sytuacji, w której wyrok podlega wzruszeniu. To nie może być tak, proszę Państwa, że Sąd Najwyższy w składzie 7-osobowym wydaje uchwałę, emituje uchwałę, która nie jest z różnych powodów wpisana do katalogu zasad prawnych i kolejny skład Sądu Najwyższego w składzie 3-osobowym, czyli mniejszym, podważa uchwały składu 7-osobowego. Przecież to jest, proszę Państwa, niepoważne, to nie licuje z powagą samego Sądu Najwyższego i nie budzi zaufania do państwa prawa. Proszę Państwa, i w końcu postulat 13. Wszyscy sędziowie powinni być ubezpieczeni obowiązkowo i w przypadku orzeczeń
ze skutkiem opartych na wniosku kontralem, wnioskowaniu o kontralegium ze skutkiem retroaktywnym, proszę Państwa, powinny te towarzystwa ubezpieczeniowe likwidować szkodę, można powiedzieć kolokwialnie, z automatu w przypadku takich orzeczeń. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, wszystkie orzeczenia oparte na wnioskowaniach kontralegium są retroaktywne, a retroaktywność w stronach kontradyktorycznych prawnie relewantnych, czyli tam, gdzie jest spór i jedna ze stron może zyskać, druga stracić, są z mocy prawa, proszę Państwa, nieważne i nielegalne, i takie wyroki powinny z automatu dla tego, który jest pokrzywdzony takim wyrokiem, być likwidowane, szkody powinny być likwidowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli Państwo macie odrębne stanowiska albo też inne, to bardzo będę wdzięczny za Państwa wszelkie sugestie. Jeżeli Państwu się odcinek podobał, to bardzo proszę łapkę w górę, jest taki dzwoneczek, proszę zaznaczyć, wówczas będziecie Państwo również otrzymywać informacje o kolejnych moich filmach. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.